Dzień dobry, jesteśmy z Państwem. Z tej strony Gwiezdny Klucz i siostra. Ja. Gramy dalej w Moving Out. Moving. Moving się to czyta. Co? Ink jest niemal zazwyczaj w Englishu. No, tak więc dzisiaj epizod taki piękny, który nazywa się Rzeka Pakmor. Dzień inaczej mówiąc, będziemy grali w grę o żabie, która musi przejść przez miasto i rzekę, nie umierając przy tym. Tylko w wersji pakowania przesyłek. Serio, siostra, nie ogarniasz. Znam, wiem o co chodzi. Dobra, nie zrób sobie krzywdy. To nie jest gra komputerowa. No. W tej branży jedyne dodatkowe życia to nowi pracownicy, którzy cię zastąpią. Uwielbiam gry komputerowe. O mój. Ej, tu jest żaba. Chyba żaba będzie potrzebna. Przenieś żabę. To będzie po prostu przeszkadzać. Boże, mamy maszynę wziąć. A gdzie tego właściwie mam dojść? Weź coś jednoosobowego, proszę cię. Jakieś pudło czy walizkę. Pamiętam, jak kiedyś w takie gry grało. No brawo. Nie ty jedyna. 15 rzeczy, nie wiem, jak mi to upcham. Teraz już tylko dwuosobówki są. Nie, jest jeszcze pełno kartonów. I telewizor. Ja biorę to, co łatwo stłuc. Ja biorę telewizor. Bo ty stłuczasz telewizor, jeśli ja go nie wezmę. No ku... Nie umiem inaczej. O Boże, po krokodyl? No tak. Trzeba szybko to zrobić. Ja to robię szybko. Jak jeszcze by zaczął cię gryźć? I tak jestem zrobiony z doniczki, to przestań się mam bać. Jestem odporny na ugryzienia. O, dużo paczek. No właśnie, dlatego mówiłem, że jest tego dużo i trzeba to po prostu poznosić jak najszybciej, żeby potem zająć się tym, czego nie umiemy wnosić. Chociaż dali ci dużo czasu na plastikowy medal koloru żółtego, więc... Powinniśmy dać radę. Czy ja wiem tak dużo? No 3 minuty 40 sekund, to jest więcej niż zazwyczaj. Biorąc pod uwagę, jaką trasę mamy do przebycia. No tak, biorąc starając się nie umierać. No wiesz, siostro, dla mnie to nie jest problem, naprawdę. Ta plansza jest łatwa. To jest akurat ty prawda. Będziesz tu umierać często, ja ci to mówię, ale ja nie. Jak nie? A jakie to masz? Ej! Wibracje dalej działają. Nie było miłe. Wiem, że nie było miłe, ale nie miało być, więc no. Ja ci zaraz tak spolczkuję. Teraz trzeba zacząć znosić. O, to ja wezmę żaby. Żeby nie da się, próbowałam. Dobra. Widzisz, jakie to easy? Widzisz, jakie to easy? Jedyne, co jest potrzebne, to nie wpadanie do wody. I nie wpadanie pod samochód. Mnie się wydaje się, że tą żabę da się jakoś przenieść. Mi się też tak wydaje. Co bierzemy teraz? Jak to co? No, żabę. Ty nie walnąłeś? No tak, myślałem, że da się dowalnąć jakoś żabę. Ona za tobą chodzi, jeśli nie idziesz za szybko. Czyli da radę. Widzisz, siostra, miałem rację, da radę żabę przeprowadzić. No da radę przeprowadzić? Super. Więc widzisz, siostra, musimy ją przeprowadzić. Będzie to achievement, ja to wiem. Ja też. Dobra, czyli idziemy wolniej. Nie, nieważne w jakim tempie, ważne, żeby żaba szła z nami. Wejdźmy na tą większą. Dobra. Nie spadnę, nie spadnę. Czemu ja spadłem? I czemu żaba spadła? Dobra, weźmy co innego może. Automat do gry. Pewnie w Pac-Mana. No co, Pac-Man to najlepsza gra, jaką znam. I z takich, który był na automatach przynajmniej. Dobra, chodź żabę. Ale czy tu zostanie? Pewnie nie. No chodź. Zostań. Jeśli będziemy wystarczająco szybcy, to tak, to zostanie. No. Teraz... Mm.
Żaba wróciła. A piesek zaczyna śpiewać. Tak więc będzie ciekawie. O jest, kurwa. Żaba tak naprawdę powinna ten to przepłynąć. Ale ta żaba nie umie pływać, jest taki gatunek niepływalny. Dobra, siostra, pomogę to ustawić i... No pomaga. Nie, nie pomagasz, tylko idziesz sobie. No, dobra, jest okej. Tak więc wiecie co, ludziowie, no... W dzisiejszym epizodzie musicie liczyć się z tym, że będzie piesek przeszkadzać. Ale wiecie, coś za coś. Domowników nie ma, którzy mogą przeszkadzać, to jest piesek. Ej, co to za auto? Jakie auto? No tam z boku. Nie wiem, jakiś... Jakiś TV? Nie wiem, siostra, mnie co nie interesuje nawet. Google map? Wiesz co, prawie kurczaka zwaliłeś. Puść, puść pralkę, puść pralkę. Gdybyś się zrobiła szybciej, to może jeszcze udałoby się uratować, a tak to niestety. Trzeba od początku. Nawet czekoladowy medal może na mnie spyknąć tym razem. I będzie trzeba całkiem od początku. No a to tylko zasługa kurczaka. Ups, spadam. Kurczaka, a nie moje. A kto gra kurczakiem? A kurczak sam tak chce. Ciekawe, czy da się bić lampę. Albo auta. Nie, nie da się, a szkoda. No, to teraz flipper. Jaki flipper? To jest ten! Pinball! Ale tak się mówiło na te maszyny, flippery. Nie wiadomo czemu, ale tak się mówiło. I żaba znowu umarła. No dobra, będziemy brać leżak, to ją weźmiemy. Leżak. To nie jest leżak, to jest jakiś dziwny coś. Nie biegam ciągle z rękami wyciągniętymi do podnoszenia. Teraz sobie uświadomiłam, że przecież możemy tu skakać. No widzisz? Siostra, to nie jest nawet podobny do leżaka. To jest jakiś blat kuchenny czy coś. Trum. Co jest? Czemu ja po prostu to puściła? Nie. Oj, nie. Zdążymy. Nie zdążylibyśmy. Zdążylibyśmy. Nie, siostra. Dobra, żaba padła, ale daliśmy radę. Ledwo na czekoladowy medal. Moc przeprowadzki. O, auto się wywaliło. Dodatkowe życie też upłynęłoby mi na przem noszeniu mebli. Można odrodzić się jako ciężarówka do przeprowadzek. Brum, brum. Zupełnie ty. Ne. Nie, nie pasuje. No czemu ja nie jadę i tam znowu były owce? Pewnie jest, żeby... Nie chciał potrącić kierowcę po kawie? Co? A, mieliśmy się dać potrącić. Ja się dałam potrącić. Nie. Tak, potrącili mnie raz. Ale po kawie, czy to musi być jakiś specjalny chyba? Taki szybciej jadący czy coś. Ale proszę, przeprowadź go na drugą stronę. Mówiłem, że będzie za achievement. No. I przejedź się na krokodylu też było. Widzisz, trzeba było na niego skoczyć. Wam, że on nas zeżrał. Ale nie zeżrał. Więc można dalej kontynuować przygody w przeprowadzkę. Ło, wow, most naprawili. Fan serwis jakiś, patrzmy w automacie. Udało nam się dostać pierwsze zlecenie korporacyjne. Jest nawiedzone, więc dodaliśmy prowizję 5%, co? Nawiedzone, co? Derp, że jak? Biuro A, tak. No to jedziemy i hydrant. I lampa, i śmietnik, i lampa. Brum, brum. Dobra. A, duchy tu będą. Pewnie jakoś przeszkadzać się znaczycie. Jedyne co wiem to, że można je bić. No i trzeba je bić. A. Inaczej przejedna się. Tu jest tak strasznie. Wiem, wyobrażasz sobie pracować cały dzień w biurze? Chcemy szyby czy nie? Tu nie trzeba do pokoju wszystko przynosić. Papa, jadę windą. Ej! Poczekaj na kurczaka. Jakieś nowe pudełka są. Tam czy da się wypaść stąd? Więc te szyby zewnętrzne. Od razu lepiej.
muzyczka, powiem szczerze, lepsza i tak jest ta z menu. Wow, dorzucił. A czemu kubki po kawie nie mogą, to jest tak zabrane? Nie wiem. Wiem tylko, że ja lubię zrzucać wszystko. A ja niby nie. Lubię biegać po stołach. Co? Załówka. Nie wiem. Teraz pomóż mi wyrzucić automat. Dobrze. Serio? Tu nie trzeba było windą? Aha. Padłam. Sam już ukradnę automata. Choć nie jest dwuosobowy, więc nie wiem, co zrobię, to mnie minion nad. Dlatego. I jego już może do pokoju przeprowadzkowego wynieśmy. Dobra. Automat! Drugi. A. Czyli my tam nie możemy wejść. Nie. Do pokoju przeprowadzek. Tak, do pokoju przeprowadzek możemy. Nie. Jest delikatny stopień? Ej. What? Aha, cię trzeba bić, bo one kradną nas. To ty zajmij się wszystkim, jak będę go bił. Ej! No co, ej? To ty zacznij przynosić rzeczy, no. No! Widzisz, jak go nie bije, to on nie kradnie. Patrz, on nie po to kradnie, żeby oddawać. Wracasz. Iczę. Niestety. Na szczęście. Ale kto by mógł mieć dzień wolnego od tej roboty? Uczuję tej rybce. Jakiej rybce? Nie widzisz, u góry jest akwarium z rybką. Ale faktycznie, gdzie ty to zanosisz? Czemu ci to kradnie? Ale czemu to wnosiłaś w taki dziwny sposób, siostra? Przecież to trzeba... Nie, po czym nie wnosiłaś tam, mogłaś tutaj już pójść tyle. A teraz pomóż z tą kanapą. Nie. To może dostaniemy nawet plastikowy medal. Koloru srebrnego. Nie. Koloru żółtego. Mhm. Tak. Na to nie ma opcji. Nie ma plastikowego medala koloru srebrnego, tylko medal z amulinium. Aluminium. Celowo mówię źle. Wiem. Moje. Moje. To ja wezmę jakieś kasety z podejrzanymi nagraniami. Dobra. Bierz pudełko. No, kradziejka. Jesteś kradziejka, wiesz? Po prostu ja pierwsza złapałam, no. Mhm, pierwsza. Ty wszystko robisz pierwsze oprócz sprzątania. Do tego jesteś ostatnia. Ostatnio się wydaje, że piesek znowu zaczyna śpiewać swoje arie operowe. Dobra. To czas się śpieszyć. A siodłuchu! Czemu uderzyłem ciebie, a nie ducha? Nie wiem. Ale ja walnęłam ducha. W porównaniu w przeciwieństwie do... Jej, winda. Co tu właziłem? A, po drukarkę. Ej, pomóż. To co, to jest jednoosobowe? Co? To jest sprzęty jednoosobowe, ty możesz sama tu jeść. Niepotrzebnie mi pomagasz. Nie jest jedno. Jest. No to ty mi pomóż wyrwać to. Dasz radę sama. Urwało. Wierzę w ciebie. Zamkowe? Oczywiście, jakie inne. No, utknęłem. Pomóż mi to obrócić. Dobra, to się z tym będzie zabieram w tym czasie rybkę. Bo ryby są fajne. I nie gadałem za dużo. Mój chomikał też nie gada. Gada. Twój sracz. W nocy. Gada za pośrednictwem swojej kulki do biegania. Nie, on tam biega, a nie gada. Za dużo rzeczy jeszcze do przyniesienia, nie dam rady. Weź chlebnij. Nie mogę. Duch mnie goni. Będzie trzeba zrobić porządek. Nie, nie trzeba będzie. Jest dobrze przecież, siostra. Nie wiem, z czym problem. Dobra, tu mamy... Jeszcze jeden przedmiot gdzieś nam się ukrył. No sofa. Jaka sofa? No mini kanapa.
Nie mów, że my też mamy przenosić. No taka, taki fotel. A, jednoosobowy na szczęście. To tutaj upychaj, ja w tym czasie przyniosę. No i kolejny czekoladowy medal. Ale czekolada jest fajna. Wolałbym plastik. Wolę plastik. Ty to nie umisz, naprawdę. O, Boże. Fotel wypadł. Przeprowadzka, że chucho. Mam nadzieję, że pewnego dnia ten duszek zdobędzie się na odwagę i opuści ten świat. Pewnie ma wciąż jakieś niedokończone interesy. Tam była winda. No brawo. Ty po windzie zjechałeś nagle. No tak. I znowu jesteśmy tak w samochodzie. I umów. Ciekawe. I uwaga, co tam szef nam powie? Mów, z doboju! Przedstawiam najnowszego pracownika. To superbot przeprowadzkowy 5000. Dobra wiadomość. Wszyscy w mieście mówią o twoich umiejętnościach trzaskania duchów z plaskacza. Zdobyliśmy straszny dwór. Chciałem przejąć tego klienta od czasu wypadku. Jakiego wypadku? Tak, do dzieła. Aha. Będą duchy znowu. Straszny dwór. Dobra, to brum brum. Zmieniaj szybko. Ale nie, na koniec odcinka. Jak zawsze. Dobra. Piętrowe, mało szyb. Gorszego sobie nie mogę wyobrazić. Dużo rzeczy do przenoszenia, mało szyb. Prawda. Mój wożyk do ciężarówki, najpierw duże przedmioty. Jak myślisz? Co to był za wypadek? Ciekawe, czy miał coś wspólnego z faktem, że nie ma tu łazienek? Tutaj nie ma łazienek? Czemu to jest jakaś krobowa mgła? Aha, rzeczy tu będą uciekać! No, krzesło mi uciekło! Ani stół nie. Zaczyna sobie po prostu latać. Pomóż ze... To wszystko ucieka? Czego mamy tu zrobić? A trzeba przytrzaskiwać. A stół też ucieknie przecież. Nie, stół nie ucieka. Teraz powiedz mi, siostro, jak to mam przejść? Nie wiem. A trzeba rzucać. Siostra, pomóż z tą ławką. Dobrze, już. Bo duch mi zaraz zje. I zjadł. I znowu krzesło zaczyna uciekać. Zaczynają się trudne te poziomy robić. O. Już dasz się zobaczyć. No i tak szła, żeby mi zobaczył. Dzięki. Nie, ja chciałam tędy iść, a ty pchałeś w tą stronę drugą. No, pchałem w taką stronę, żeby mnie duch nie widział. No, weź pomóż, bo trzeba przyczesnąć. Już nie ucieknie krzesło. To tylko, że jeszcze jest drugie krzesło. Widzisz gdzie? Puść, ja dam radę tam wrzucić. Krzesło do krzesła. Czemu rozbijasz posąga? Bo czemu nie? Ty jeszcze coś uciekającego? Oby nie. Obrazy. A nie, jest ławki krzesło. Jakieś. Krzesło! Krzesło uciekło. Jak? Bo je rzuciłeś na kanapę. Nie, ono było tam, tamtego krzesła. Drzwi wypadłem. Gratuluję, w końcu odkryłeś, jak to się naprawdę robi. O. Teraz nie ucieknie. I znikły. Co? Drzwi znikły.
Teraz jest niepotrzebny. Łóżko będzie strugać. Jeszcze do tego. Dobrze, że kanapa nie struwa. Jakby struwała, to byłoby łatwiej to chyba przenieść. Biorę krzesło. To wiesz, ja biorę też krzesło. Tylko to takie nieruchome, na szczęście. Ktoś mówi, że plastikowego medala nie będzie tutaj przez to uciekające krzesło. Nie poczekaj, tam już coś, siostra. Tam tego typu krzesła nie uciekają. Dobra, teraz lodówka. Dobra, idę po lodówkę, jeśli tak bardzo chcesz. Chociaż ja bym jej nie ruszał. O nie, duch cię widzi. Mhm. Dobra, fajnie. Pusta ta lodówka, więc nie wiem po co im ona. Skoro żarcia nawet w środku nie mają. Żeby załadować tam żarcie, no. To powinni to zrobić przed przeprowadzką. No że... czemu? Żeby zgniło? Ratuj pianino, chcę mnie zjeść. Jak pianino? Tam fortepian, nie wiem co to jest, tam coś mi chciało zeżyć. Jeśli siostro nie wierzy, to siostro zobaczy na nagraniu. Albo za chwilę... Siostra wierzy! Patrz, siostro, widzisz? Widzisz, jaki groźny? Boże! Dobrze, że tego nie trzeba wziąć. Ale możemy spróbować to ukraść. No spróbować można, pewnie achievement za to. Nie wiem. Wiem tylko, że trzeba przynieść głowy rycerzy. Ale tylko głowy. A, czyli jednak on zżera. Próbuję je walnąć. Nie, siostro, mam to, żeby to się udało. To jest głodne pianino. Szybko wiej! Już wieje przez okno! Moje krzesło! Moje krzesło, nie twoje pianino. Mhm. Tak, ten poziom jest za trudny, nawet będzie czekolada jak nic. Zostały jeszcze dwie rzeczy duże do przeniesienia i jedna z pokoju z pianinem. Ja zaczynam łóżko. Ale nie ucieka łóżko, no tylko góra, dół lata. No tak. O Boże! Nie ucieka. A to co niby było? Wywrotka. Widzisz, siostra? Ono chce uciec. Jak wszystko w tym domu. Nieprawda, jest parę mebli, które nie chcą, a teraz pomagaj. Wydaje mi się, że powinniśmy tak się ustawić. Jak zwykle. No. Nie no, tylko ty idziesz pod kątem niepotrzebnie. Nie, ja idę pod kątem. Patrz, trzymam gałkę w dół. Mhm. Nie jest idealnie w dół. No to się dziwi, że jest pod kątem, jak nie idziesz idealnie w dół gałką. Boże, 9 minut. I kanapa. Dobra, wracaj. No, to już tylko kanapa została. Dobrze, że kanapa. Szkoda, że. Nie wiem, siostry, mnie to nie interesuje. Wiem tylko, że mówisz cicho. Nie za cicho, ale cicho. No bo ja lubię mówić cicho, no. Ura, Klawo. Udało się. Klawo. Nawet krzesła nie uciekły. Teraz duchy mogą spoczywać w pokoju. Ale my nie możemy spocząć do przerwy obiadowej. Jakie to smutne. Ja cię wiem. Przynajmniej obiad dostałem. Dobra. I znowu ty jedziesz? No to niesprawiedliwe, co ja powinienem jeździć. Rozwal ducha? Dostanę mu jego głowę? Nie wiem, o co chodzi. Popsuj dzieło sztuki. A, czyli trzeba było wszystkie obrazy zniszczyć, a nie dostanę jego głowy, to pewnie chodziło o przyniesienie tej głowy całej z posągu głównego, który się teraz rozpadł. Przez kogoś. No. Tak więc udało się. 3 odcinki, czy w sumie 3 poziomy na odcinek. Jest dobrze. Kolejne zlecenie w nawiedzonym domu. Smooth moves. Nie boją się duchów. Ja trochę tak. Worek rondo. No dobra. To by było na tyle na dzisiaj. Siostra standardowo się zmienia.
Co on miał, talerz? A, kołnierz. Wiejski kapelusz. No więc szybciej, siostra, bo trzeba kończyć odcinka. A muzyczka dalej super. Dobra. Tak więc dziękujemy. Następny odcinek będzie jak będzie. Zepsuliśmy billboard. O, a co jest tam? Ja tam chcę wyjechać. Nie, tam się. Okej. Nasza ciężarówka jest dziwna. Lub. Tak. No tak więc ja dziękuję. Do zobaczenia w następnym. Pa! Trzymajcie się, hej. Pa! Tak. Możesz przestać z tym pa już. Dobra, to pa. Pa.